Konkurs miał formę plebiscytu. W SMS-owym głosowaniu czytelnicy wybierali laureatów w pięciu kategoriach. Wśród nominowanych były nie tylko osoby indywidualne, ale też podmioty, kluby i wydarzenia sportowe. Wyjaśnienia w ogóle brakuje. Tego rodzaju imprez, aby w jednym miejscu zgromadzić najbardziej zasłużone osoby z sukcesami, ale też tych, których, którzy być może nie są widoczni na pierwszy rzut oka, a robią bardzo dobrą pracę dla sportu, dla kościerskiej młodzieży, i warto na te osoby stawiać, warto doceniać ich. Wysiłek. Najpopularniejsi i najbardziej liczący się ludzie kościerskiego sportu spotkali się więc na gali w sali Lubomira Szopińskiego. Było to bardzo uroczyste zakończenie. Pan burmistrz miasta Kościerzyny wręczał osobiście wszystkie nagrody we wszystkich kategoriach. Bardzo sympatyczna była atmosfera. Docenieni zostali ci działacze, ci sportowcy, te drużyny, które są po prostu lubiane najbardziej w Kościerzynie. I tak właśnie sportowcem roku został utytułowany bokser Marcin Rakowski. Statuetka drużyny roku trafiła do Sokoła Kościerzyna, drugi był KS Czempion Kościerzyna, a trzeci klub UKS PCM Manta Kościerzyna. Trenerem roku głosujący wybrali Bogdana Bliźniaka, za nim znalazł się Mariusz Czaja, a trzecie miejsce przypadło Leszkowi Zblewskiemu. Działaczem roku został Mirosław Reichel, drugie miejsce w tej kategorii zajął Włodzimierz Duraj, a trzecie Leszek Zblewski. A w kategorii Wydarzenie Roku drugą tego wieczoru statuetkę za pierwsze miejsce odebrał Rex. Za nim był Soku Kościerzyna, a trzeci KS Champion. Organizatorzy, czyli Sportowa PL oraz Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Niedźwiedź, mają nadzieję, że kolejna taka uroczystość odbędzie się za rok. To była w sumie druga gala po trzyletniej przerwie. I zdaje się, że będą kolejne gale, ale to też zależy od tego. Wprost mówiąc, od finansów. Jeśli oczywiście uda się zbudować budżet, bo w tym roku rzeczywiście mały nie był, jak na skromne warunki udało się do, dużo zrobić. I mam nadzieję też, że przy pomocy różnych instytucji, firm, także wsparciu miasta, bo tu należy podkreślić, że też miasto wsparło tę galę poprzez użyczenie sali, czy też poprzez współpracę ze stowarzyszeniem, które otrzymało dofinansowanie z Urzędu Miasta. Myślę, że jest duża szansa, żeby w przyszłym roku coś takiego zrobić, no i oczywiście poziom jak najbardziej podnosić, bo o to w tym wszystkim chodzi. Gratulujemy więc nagrodzonym, a wszystkim sportowcom życzymy powodzenia za rok w kolejnym plebiscycie.